Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z kolegą Mariuszem Krogulskim. Witaj Mariuszu. Witaj Rafale, czołem Wielkiej Polsce. Dzień dobry Państwu. Czołem Wielkiej Polsce. Mariuszu, jak zareagowałeś na wiadomość, której myśmy się spodziewali, tak żeśmy to komentowali od mniej więcej 2-3 lat, że tak to się zakończy, że z ostatniego miejsca w okręgu radomskim z listy Prawa i Sprawiedliwości będzie startował Robert Bąkiewicz. No dla mnie to nie było zaskoczenie, dla niektórych było. Jak ty odebrałeś tą wiadomość? Ja myślę, że zaskoczenie było dla tych, którzy nie śledzili ostatnich losów Roberta Bąkiewicza, przynajmniej z ostatnich 4-5 lat. No na pewno od czasu stulecia, 2018. Dokładnie tak, bo wtedy to były te pierwsze symptomy, które wskazywały, że Robert Bąkiewicz idzie w złym kierunku, to znaczy odchodzi od szeroko rozumianego ruchu narodowego, a zmierza bardziej w stronę PiS-u. Dokładnie to było widać już w 2019 roku, czyli w następnym roku po tym pierwszym przejęciu marszu przez PiS, bo tak naprawdę to było przejęcie marszu, bo przecież to PiS się wtedy reklamowało właśnie na tym marszu, prezydent Andrzej Duda i cała świta Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast w 2019, pamiętam do dziś wypowiedź Roberta Bąkiewicza na początku marszu, że powinniśmy wspierać rząd, wspierać Mateusza Morawieckiego. Może to nie było wypowiedziane tymi słowami, ale sens był dokładnie taki, żeby wspierać rząd i wszelkie działania rządu. No, następne lata pokazały, że to już jest właśnie nie przechył w stronę PiS, tylko marsz po prostu w tamtą stronę. No, Robert Bąkiewicz otrzymał pieniądze na swoją działalność, prawda? Z tej działalności niewiele wyszło, ale pieniądze były, także należało się spodziewać, że kolejne kroki to będą już w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No i tak się stało. I tak się stało i mnie osobiście ten kandydowanie właśnie na liście radomskiej absolutnie nie dziwi. Tego się spodziewałem, że do tego może dojść. Generalnie PiS-owi chodziło o to, żeby rozbić tutaj prawą scenę polityczną, tutaj ruch narodowy szeroko rozumiany i powyciągać tych z ruchu, którzy coś znaczą, którzy mogą jednoczyć wokół siebie jakieś większe środowiska. No a Robert Bąkiewicz przez długi czas był prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i ten marsz organizował, także to chodziło przede wszystkim o uderzenie w marsz i albo przejęcie tego marszu, albo rozbicie go, ale generalnie osłabienie środowisk narodowych i to się PiS-owi udało. Natomiast to, że Robert Bąkiewicz kandyduje, no to powoduje, że kolejna jakaś grupa osób o poglądach narodowych, czy takich patriotyczno-narodowych, no, zniechęca się do wsparcia działalności politycznej tego naszego środowiska. Kolejna sprawa, z tego co na ten moment wiadomo, zarejestrowało się 6 ogólnopolskich komitetów, które będą miały kandydatów we wszystkich 41 okręgach. W zasadzie 5 było z góry wiadomo, że się zarejestrują. To jest te 5 podstawowych, które liderują, ale dołączyli do nich bezpartyjni samorządowcy, co jest pewnym zaskoczeniem, bo ja kojarzyłem bezpartyjnych samorządowców głównie na Dolnym Śląsku i w paru innych miejscach w Polsce, natomiast okazało się, że zebrali w ponad 21 okręgach i będą mieli, nazwijmy to, listy w całym kraju. Czyli jest to sukces tego ugrupowania, które zrzesza głównie osoby, które kiedyś były w innych partiach. Czy w Platformie, czy w PiS-ie, czy w PSL-u, gdzie im się nie udało, poszli w samorządówkę, a później od działalności samorządowej postanowili stworzyć komitet na wybory parlamentarne. Już pamiętam już ich z 2015 roku, nawet prowadziliśmy z nim pewne rozmowy. Natomiast zdaje się, po raz pierwszy im się udało przebić do tej czołówki. No i zobaczymy, czy wejdą.
Podobnie nie wiadomo, jak będzie z tymi komitetami koalicyjnymi, bo są dwa komitety koalicyjne. Jeden to jest Trzecia Droga, łączący Polskę 2050, Hołowni i PSL. Stamtąd będzie wystartował taki ludowiec, który się nazywa Artur Dziambor. To jest taki rolnik spod Gdyni. Drugi komitet koalicyjny to jest oczywiście Koalicja Obywatelska tam i Zieloni, Nowoczesna chyba, tak, i jeszcze coś tam jest chyba ze 3 albo 4 podmioty. No więc te komitety mają wyższy próg. W przypadku Koalicji Obywatelskiej raczej nie będą mieli problemu. Natomiast w przypadku Trzeciej Drogi, no to może się okazać, że koalicja się nie opłaca, bo jak będą mieli 5-6%, a nie przekroczą progu dla koalicji, no to niestety nie wejdą. Ale to już nie nasz problem. Są też wielcy nieobecni, którzy zapowiadali start w wyborach i od razu zapowiadali sukces. Na ostatnim zlocie kamradzkim pod Grunwaldem Wojciech Olszański mówił o poparciu 8%, że ma dane od znajomych badaczy rynku politycznego. No, gdyby to było 8%, to nie skończyłoby się na tym, że kamraci nie zebrali podpisów w żadnym z okręgów. Gdyby poparcie było na poziomie 8% w skali kraju, to tych podpisów, może nie we wszystkich okręgach, ale przynajmniej w tych 21, żeby mieć krajową listę, by zebrali. Natomiast myślę, że było to mocno przesadzone. Kolejni tacy wielcy przegrani, no to oczywiście Polska jest jedna. Prezydenta Siemianowicz-Śląski Piecha też nie uzyskał takiej ilości podpisów, na jaką się spodziewał. No i oczywiście Maciej Maciak w tego ruchu dobrobytu i pokoju, który no, program polityczny miał każdy Polak z Mercedesem, willą i z basenem. No, nie był to chyba program polityczny, chociaż na pierwszy rzut oka taki dosyć chwytliwy. No i, ale zdaje się, że z tymi podpisami też nic nie wyszło. Jak byś ocenił działania tych komitetów, które się nie załapały, tych wielkich nieobecnych? No przede wszystkim należałoby podkreślić, że no ten sukces bezpartyjnych samorządowców, no to pokazuje, że wielu Polaków ma już dosyć tych partii politycznych, które od wielu lat funkcjonują na naszej scenie politycznej, i wielu właśnie stara się działać lokalnie w ramach jakichś właśnie samorządów, w ramach różnego rodzaju stowarzyszeń. Tutaj przykładem właśnie są również kamraci. I myślę, że to jest dobra droga, że w tym kierunku należy zmierzać, no bo widzimy, że partie polityczne czasem zmieniają swoje szyldy, ale tak naprawdę to jest cały czas jeden układ, głównie okrągłostołowy, jeśli chodzi o te starsze partie. Te wszystkie koalicje to są takie trochę dla zamydlenia oczu wyborcom. Pic na wodę. Taki pic na wodę, tak. Natomiast ci, którzy dokładnie obserwują scenę, no, wiedzą, o co chodzi. Także myślę, że dobrze się dzieje, że powstają różnego rodzaju stowarzyszenia. No, te stowarzyszenia kamradzkie, myślę, że tu miały największą szansę, żeby zaistnieć. Natomiast to, o czym mówiłeś, że 8%, no, wynika z tego, że mogło być to trochę przesadzone. Natomiast myślę, że może nawet nie do końca. Myślę, że wielu ludzi poparłoby kamratów, gdyby dokładnie wiedzieli, o co chodzi w ich programie, gdyby znali ich postulaty, no ale ponieważ i gdyby kamraci byli lepiej przygotowani do tych wyborów. Na pewno tak. Bo wcześniej zabrakło organizacji, nie skorzystali z oferty pomocy przy organizowaniu partii, przy organizowaniu komitetu wyborczego. Chcieli się uczyć na własnych błędach, no i się uczą. No tak, bo gdyby partia kamradzka powstała odpowiednio wcześniej, tak jak my postulowaliśmy 1,5 roku temu, to myślę, że
już przed wyborami miałaby wszystko przygotowane przez program, przez koordynatorów w poszczególnych okręgach, przez nawet sposób prowadzenia kampanii, promocje, myślę, że w mediach częściej by się pojawiali, niekoniecznie oczywiście głównego nurtu, ale nawet i w internetowych, no tego zabrakło i stąd no, taki dość słaby wynik partii kamradzkiej. Natomiast na plus trzeba podkreślić to, że generalnie dostali się do, zarejestrowali swój komitet wyborczy, prawda? Zarejestrowali komitet, pokazali się, w pewien sposób się promowali, byli widoczni, no ale to jeszcze nie ten czas, jeszcze nie ten czas. Może w następnych no, wyborach. No, bezpartyjni samorządowcy mają za sobą co najmniej dwa, jak nie trzy starty wyborcze i dopiero za czwartym razem wchodzą do tej głównej puli. No tak. Więc to nie jest takie hop-siup. Na przykład jak ja startowałem z komitetu Grzegorza Brauna, szczęść Boże, w 2015 roku, to była totalna improwizacja, pospolite ruszenie. Po dwóch miesiącach działalności tego środowiska przed wyborami parlamentarnymi, moim zdaniem to był sukces, bo żeśmy zdobyli po 5 tysięcy podpisów w 18 okręgach. Zabrakło nam tylko 3 okręgów, żeby się zarejestrować w całym kraju. Oczywiście to spowodowało, że nie było żadnych szans i w tych 18 okręgach były dwie polityki. Niektóre okręgi się wycofały z wyborów, no bo stwierdziły, że nie ma szansy na wynik ogólnopolski, a w niektórych się wybory odbyły. No i oczywiście w takim momencie na taką listę ilość głosów jest znacznie niższa, bo ludzie wiedzą, że w skali kraju wyniku nie będzie. No tak. Tu jeśli chodzi o kamratów, wracając do kamratów, to myślę, że no jeszcze dość krótko działają, bo z tego co się orientuję, to chyba no, 3 lata, tak? 3 z kawałkiem może. Także jeszcze wiele przed nimi i myślę, mam nadzieję, że tutaj wzmocnią swoje siły, że będą się rozrastać i albo w następnych wyborach parlamentarnych, albo w samorządowych już osiągną sukces, czyli dostaną się, wprowadzą swoich przedstawicieli. Natomiast jeśli chodzi o pana Maciacha, no to jest populizm, to po prostu ja staram się nie komentować jego działań, bo nawet specjalnie się nie interesuję jego stowarzyszeniem, czy tam, nie wiem co on tam prowadzi, po prostu obejrzałem raz czy dwa jego program i stwierdziłem, że to jest jakieś nieporozumienie. Natomiast rodacy kamraci myślę, że tak. No, tylko muszą być mądrze prowadzeni, tak? W sensie organizowani, wzmacniani i prowadzeni w jakimś kierunku, tak? No, wiadomo, czego chcą, bo to już pokazali i mówili o tym w swoich programach, także tylko chodzi o teraz nagłośnienie tego i wzmocnienie organizacji, tak? To myślę, że w wyborach samorządowych wypadną znacznie lepiej niż natomiast teraz. Brak podpisów dla Polska jest jedna piecha prezydenta Siemianowic, to jest porażka, bo on miał dosyć dobre zaplecze, miał wspierające osoby, przynajmniej na początku, pani Siarkowska, która teraz startuje, która odeszła i jest w tej chwili na listach Konfederacji, zdaje się, w Siedlcach, tak. No byli celebryci, Jan Pospieszalski, Witold Gadowski i parę innych osób. No i jak się okazało, pan Piech tutaj no niewiele wskórał. Zdaje się, że zarejestrował się z tego, co słyszałem, w 3 czy 4 okręgach, no ale to oznacza, że no, może tam zdobyć po kilkaset głosów. Poparcie poniżej błędu statystycznego, więc tak naprawdę no klęska. No tak, tak. No ale tutaj jeśli chodzi o Polska jest jedna, nie stawiałem na tą partię. Ja na przykład przyjąłem takie założenie, że skoro nie dostali się rodacy kamraci, na których liczyłem, że jednak może się zarejestrują, ale no nie udało się, no to ja w tej chwili stawiam głównie na koronę.
żeby w ramach list Konfederacji Wolność i Niepodległość wskazywać moim widzom i słuchaczom wartościowych kandydatów, których wytypował Grzegorz Braun. I moim zdaniem spośród kandydatów Grzegorza Brauna jest najmniejsze ryzyko, że się trafi na jakąś nieciekawą osobę, bo czego nie mogę powiedzieć o kandydatach z Ruchu Narodowego czy z partii Nowa Nadzieja, gdzie są różni ludzie. Nie do wszystkich mam zaufanie, nie wszyscy się potrafili pokazać z dobrej strony. Natomiast jak przejrzałem listy Grzegorza Brauna, będę zresztą robił wywiady z kandydatami z Korony, to wydaje mi się, że tam jest taka najbardziej jednolita i ciekawa opcja do poparcia. Zgadzam się z tobą. Też uważam, że jeżeli mówimy o Konfederacji Wolność i Niepodległość, to tutaj Konfederacja Korony Polskiej jest tym ugrupowaniem zasługującym na przynajmniej na uwagę, a moim zdaniem również na wsparcie. Tak samo chyba jeszcze będę się przyglądał innym. Jeżeli są dobrzy kandydaci z Korony w danym okręgu, to ja uważam, że od nich należy rozpocząć swoje poszukiwanie. Myślę, że tak. Kandydata, na którego oddam głos. Myślę, że tak, dlatego tym bardziej, że czy Ruch Narodowy, czy Nowa Nadzieja swoimi działaniami pokazują, że jednak chodzi przede wszystkim o wprowadzenie ludzi do Sejmu, a nie o wartości, które ponoć wyznają. Tak? To widać między innymi właśnie po kandydatach, nawet jedynkach. Przykładem takim jest Magdalena Sosnowska w Szczecinie. To nie jest jedynka. To jest chyba jedynka albo dwójka. Dwójka. Wydaje mi się, ale w każdym razie w czołówce, tak? Magdalena tak. Sosnowska, która w czasach pandemii nawoływała do szczepienia się, obrażała tych, którzy byli sceptyczni wobec tych niesprawdzonych preparatów, obrażała wszystkich, którzy mieli po prostu inne zdanie niż ona. Także to moim dlatego zdaniem w Szczecinie będę popierał w swoich audycjach pana doktora nauk medycznych Marcina Sowińskiego, tak, który właśnie w przeciwieństwie do pani kandydatki Sosnowskiej walczył z pandemią, walczył z segregacją sanitarną i z przymusem szczepień. Tak. On jest na miejscu trzecim, czyli jest za nią. No to wysoko, a pokazał się od jak najlepszej strony. Pamiętam jego wypowiedzi i gdybym miał głosować w Szczecinie, to też oddałbym głos na wybór byłby prosty. Prosty wybór. No w innych okręgach też dziwnie to wygląda. No mamy rodzinę, wsparcie rodzinne, tak? Mieliśmy brata Sławomira Mencena w Toruniu. Już chyba się wycofał, ale to też pokazuje, prawda, w którym polityka, kierunku to jest polityka prorodzinna. Prorodzinna. Niezbyt to jest liberalne podejście, raczej bym powiedział takie socjalistyczne trochę, albo raczej mafijne, bo są różne rodziny, są rodziny naturalne. Ale też osoby bardzo rodzinne, także to też im się chwali, że potrafią zadbać o rodzinę. Oczywiście żartujemy tutaj. Innym kandydatem jest, jeśli pamiętam dobrze, to Adam Berkowicz, ojciec posła Berkowicza. No jeszcze parę takich przykładów można by podać, parę innych osób, które też budzą poważne kontrowersje, zięć Korwina, ale on startował wcześniej też w poprzedniej, do tej kadencji aktualnej Sejmu, wtedy się nie dostał, był drugi na liście, pamiętam, zaraz za swoim teściem w Warszawie. Natomiast powrócił Sośnierz, tak? Dobrowiec Sośnierz powrócił. Mówiło się, że jego ojciec przejdzie z PiSu do Konfederacji, ale zdaje się, to nie nastąpiło. Natomiast Dobromir Sośnierz pokajał się i wrócił. Do Canossy. Tak. No i został przyjęty, tak? Z otwartymi ramionami. Także chodzi tutaj też o nazwiska, tak? Żeby osoby były rozpoznawalne. No widać, że w tą stronę idą działacze Konfederacji i to niestety jest duży minus, jeśli chodzi o nich, tak? I o ich wiarygodność i jakąś możliwość zaufania. Osobiście mnie to zraża i w moich oczach Konfederacja bardzo straciła. Właśnie przez te nieprzemyślane albo takie Albo wręcz przemyślane. Albo przemyślane, ale w dziwnym kierunku. Tak.
przedsięwzięcia różne. Także no, nie będę tutaj wymieniał innych, bo jeszcze wiele uwag mam do innych okręgów, no ale powiedzmy, że te parę przykładów powinno dać do myślenia wyborcom, tym, którzy się zastanawiali, czy głosować na Konfederację. I tutaj, tak jak mówiłeś, Konfederacja Korony Polskiej to jest jedyne ugrupowanie z tych trzech tworzących wielką konfederację, na które ja osobiście mógłbym postawić. To może przejdźmy do spraw międzynarodowych. Jak oceniasz sytuację, można powiedzieć, patową na Ukrainie? Niby ruszyła z początkiem czerwca kontrofensywa. Tak naprawdę przez pierwsze dwa miesiące, czerwiec, lipiec i połowę sierpnia, niewiele się działo. Dopiero od dwóch, trzech tygodni Ukraińcy mają tam jakieś postępy, ale też nie za wielkie na froncie, a idzie już okres jesienny, czyli będzie błoto i jeszcze we wrześniu może się utrzyma twarda nawierzchnia, natomiast potem te stepy ukraińskie mogą się zmienić w takie bagienka. Tak. Ja tutaj chciałbym podkreślić przede wszystkim taką rzecz, że wielu generałów się wypowiada na temat wojny na Ukrainie. Chodzi mi o polskich generałów. No i co, który to inne zdanie, prawda? Ale niektórzy zmieniają narrację. Niektórzy zmieniają. Niedawno byli tacy jeszcze bardzo optymistyczni, a teraz już wytykają tak. Ukraińcom błędy. Chodzi o generała Skrzypczaka, między innymi, tak, rzeczywiście. Natomiast no, niektórzy po prostu zastanawiają się, czy rzeczywiście powinni być generałami, jeżeli tak oceniają sytuację, raz w lewo, w prawo. Natomiast jeśli chodzi o tych generałów analityków, bardzo szanuję zdanie generała Komornickiego. To jest generał, który naprawdę mówi w sposób wyważony, popiera swoją wypowiedź argumentami, wyjaśnia, na czym to wszystko polega. I myślę, że warto, jeżeli miałbym polecić któregoś z generałów, analityków sytuacji militarnej na Ukrainie, to stawiałbym i tutaj polecałbym Państwu generała Komornickiego. Jeśli dobrze pamiętam, był to szef sztabu Okręgu Warszawskiego i nie wiem, czy nie dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego przez jakiś czas. Myślę, że chyba tak. W tej chwili nie pamiętam, ale można sprawdzić. I on powiedział, że to co aktualnie mamy, to nie jest kontrofensywa, bo nie spełnia żadnych warunków kontrofensywy. Przede wszystkim nie była to odpowiedź na ofensywę rosyjską, tylko minął długi czas i nastąpiła taka mini-ofensywa. Taka mini-ofensywa, która jeśli chodzi o teoretyczne założenia kontrofensywy, nie ma nic wspólnego. Natomiast ta ofensywa faktycznie nastąpiła w kilku miejscach, ale no, nie widać tutaj jakichś wielkich osiągnięć. Tak jak mówisz, no zbliża się jesień, miesiąc, dwa, zaczną się deszcze i tak naprawdę wydaje mi się, że to utknie. Leopardy i Abramsy nie są takie leciutkie, no nie, żeby, są, także, żeby przez te błota przejechać. Także no, tak na logikę patrząc, to jeżeli Ukraińcy teraz nie osiągną czegoś większego, a raczej nie, wydaje mi się, że nie, no to z czasem będą musieli przejść do obrony, być może na tych zajętych niewielkich obszarach, ale generalnie to w zasadzie pozycje niewiele się zmieniły. Także że myślę, że jesień to będą walki takie pozycyjne, bez wyraźnego wskazania, kto jest tutaj w przewadze. Czyli miną dwa lata i niewielkie zmiany. Tutaj na tym froncie myślę, że może się okazać, że w lutym będziemy w sytuacji podobnej jak dwa lata temu. No, w lutym, marcu z kolei roztopy, także generalnie na to samo wyjdzie. Zimowa ofensywa to wydaje mi się, że raczej nie wchodzi w grę. Myślę, że Rosji nawet zależy na tym, żeby taką sytuację utrzymywać i po tych działaniach, które prowadzi, nie widać specjalnie, żeby zależało im na zajęciu jakichś wielkich obszarów. Generalnie oni tą Noworosję, te sześć okręgów przyłączyli do federacji. Utrzymują, tak? I w zasadzie swoje cele zrealizowali. Tak, te oni w tej chwili im zależy, żeby się nie wycofywać z tych terenów, które zajęli i tyle. Generalnie na nowych terenach im nie zależy. Dokładnie. Jeszcze się mówiło, że być może okręg Odessy będą chcieli zdobyć. Na razie się tam nie pchają, ale jakby zdobyli Odessę, to by zrealizowali w 100% plany tak zwanej
operacji specjalnej na Ukrainie. No tak, natomiast chodzi o związanie wojsk ukraińskich, o to, żeby one cały czas tam walczyły, wykrwawiały się, tak? Bo przecież niezależnie od tego, na ile intensywne są te walki, no to następuje wykrwawianie żołnierzy ukraińskich, rosyjskich oczywiście też, ale tu jest zupełnie inny potencjał, także Rosja może sobie pozwolić na takie właśnie długotrwałe, bardzo krwawe, albo nawet nie krwawe, ale długotrwałe walki, które jednak powodują jakieś straty w dłuższym okresie. Także myślę, że tak. Natomiast widać tutaj też działania Ukraińców po stronie rosyjskiej, jakieś ataki dronów, ale to one w zasadzie poza takim oddziaływaniem psychologicznym no nie mają większego znaczenia. Nie zadają. To są minimalne straty. Myślę, że nagłaśniane też, tak? Nagłaśniane, bo one mają przykryć to, co dla przeciętnego Ukraińca jest najbardziej bolesne. Po pierwsze, kilkadziesiąt tysięcy, mówi się, że ponad 20 tysięcy Ukraińców straciło co najmniej dwie kończyny. A mniej okaleczonych jest oczywiście, lżej okaleczonych jest dużo więcej. No tak, a z drugiej strony dezercja, no bo zaczęli już ścigać także w Polsce. Mówi się o co najmniej 80, inni mówią o 100 tysiącach poborowych, którzy dali łapówki, uniknęli poboru do armii ukraińskiej, wyjechali do Polski czy do innych krajów na zachód od Ukrainy. Ale teraz na przykład Polacy podobno wydają na Ukrainę część tych poborowych. Tak, słyszałem o tym. Słyszałem liczby 20 tysięcy w Polsce, ale tak jak mówisz, 100 tysięcy. Łącznie mówi się co najmniej o 70 tysiącach. Tak, tak. No, część pewnie pojechała na zachód, część do Kanady na pewno. Natomiast część się ukryła gdzieś na Ukrainie. Część się ukryła. No, straty są ogromne, jeśli chodzi o te straty jeszcze wojskowe. No, mówi się o chyba ponad 200, no w tej chwili już prawie 300 tysiącach zabitych, tak? Rannych odpowiednio więcej, bo zawsze jest więcej rannych niż inwalidów zabitych. Inwalidów też kilkadziesiąt czyli tysięcy. Ja myślę, że nawet i do kilkuset tysięcy, no mniej albo bardziej poszkodowanych, tak? No, są tacy inwalidzi, jak mówię, że bez nóg. Są tacy, którzy stracili rękę, dłoń, wzrok, prawda? Mają też poważne problemy psychiczne, także ich też należy do tej grupy zaliczyć i to jest na pewno kilkaset tysięcy. Ileś tam, no nie wiem, 100, może trochę więcej tysięcy walczy cały czas, tak? No i już nie pomagają te łapanki na ulicach Ukrainy. No, Ukraina już szuka poza granicami. No i tak jak mówiłeś, słyszałem też o tym, że już w Polsce będą takie działania, które będą zmierzać do tego, żeby odzyskać tych dezerterów, czy tych... Którzy zamiast walczyć siedzą w kawiarniach na krakowskim przedmieściu, czy na Starożytce. W Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, właśnie na krakowskim przedmieściu, czy którzy zbiórkę robią jakoś na Placu Zamkowym, czy gdzie indziej. Albo ci, którzy chodzą po bulwarach wiślanych, prawda, i zaczepiają Polaków. Ale to Gruzini. To są Gruzini, mówiąc się po ukraińsku i z flagą ukraińską. Także nie sądziłem, że Gruzini tak bardzo tak się zaangażują w sprawę ukraińską. Myślałem, że raczej nie, no ale to być może tak. Tak. No, także sytuacja dla Ukrainy jest bardzo trudna i no, nawet to tutaj wyłapywanie tych poborowych myślę, że niewiele zmieni. No to może tyle z tych spraw też międzynarodowych. Sprawy bieżące, krajowe, żeśmy omówili. Ja myślę, że może jeszcze pod koniec kampanii wyborczej, za jakiś miesiąc, w pierwszej połowie października się spotkamy, będzie już więcej widać, tak, jak słupki poparcia idą w górę, w dół, komu idą, komu nie idą. Wypowiedzi różnych kandydatów. To może tyle na dzisiaj. Myślę, że tak. Natomiast same wybory mogą nas zaskoczyć. Bo to, co się dzieje w partiach głównych i w tych mniej istotnych, czy mniej jakby z mniejszym poparciem, ale które startują, no to pokazuje, że różnie może być, tak? Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Mariusz Krogulski. Dziękuję bardzo, Mariuszu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitshu, na CDA, na VK.
Dziękuję bardzo za wsparcie finansowe, które jest potrzebne do realizacji naszych celów statutowych, czyli edukacji, mediów, wydawnictw. No właśnie, wydawnictwa. Jeżeli chodzi o wydawnictwa, to po nasze książki wydane przez Centrum Edukacyjne, a także po książki naszych zaprzyjaźnionych autorów i zaprzyjaźnionych wydawców, zapraszamy na stronę cep-sklep.pl. Na tej stronie między innymi nasza najnowsza książka Jędrzej Giertych, wierny kontynuator myśli Dmowskiego. To jest pokłosie naszej konferencji historycznej, która się odbyła 14 stycznia tego roku. Myślę, że wielu ciekawych autorów i wiele ciekawych tematów, a także po raz pierwszy w tej serii dosyć bogata wkładka zdjęciowa, 40 zdjęć czarno-białych i kolorowych i z życia Jędrzeja Giertycha i z jego dokonań wydawniczych. Mam nadzieję, że to, że jego wnuk, który się wyrzekł, Roman Giertych się wyrzekł swojego dziadka, powiedział, że ma inne poglądy, że się wstydzi tych poglądów, jakie miał jego dziadek. Wyrzekł się też Romana Dmowskiego, powiedział, że Dmowskiego nie przyjąłby do Ligi Polskich Rodzin, ponieważ to był antysemitnik, a Roman Giertych nie uznaje antysemityzmu. Tym bardziej to powinno zachęcić Państwa, żeby poznać prawdziwą postać, najwybitniejszą jak do tej pory z rodziny Giertychów, Jędrzeja Giertycha, któremu może wnuk się nie za bardzo udał, ale sam pozostawił po sobie wielką spuściznę i polityczną, i literacką, i tak dalej. Zachęcam też do innych naszych wydawnictw, nie tylko naszych, na przykład książka Między wojną a pokojem, to jest książka wydana przez Biblioteczkę Myśli Polskiej, bardzo ciekawa i ważna pozycja. Także książki nasze w serii Gorące tematy, między innymi Źródła finansowe komunizmu i nazizmu i inne. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce.